Drodzy, u progu tego nowego dnia pozdrawiam Was bardzo serdecznie z pokoi u świętego Krzysztofa we Wrocławiu. Przestrzeni przeznaczonej w naszej parafii do przyjmowania gości na noclegi. Pozdrawiam Was z miejsca, gdzie zawsze znajdziecie przy łóżku Słowo Boże, tak w języku polskim, jak i w języku niemieckim. A słowo przeznaczone na dziś znajdujemy zapisane w Ewangelii Marka w rozdziale 11. Dlatego powiadam Wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się Wam. Kochani, kiedy przeczytaliście lub teraz usłyszeliście dzisiejszy wers zapisany w książeczce z Biblią na co dzień, to czy nie pojawiło się w Was przekonanie, że owszem, zgadzam się z tym słowem, no ale... Może było w Twoim życiu tak, że wcześniej o coś się modliłeś i nie doczekałeś się tego, o co zabiegałeś w modłach. Niezależnie jednak od naszych dotychczasowych doświadczeń, Pan Jezus instruuje nas w Słowie Bożym, że wszelkie nasze prośby zostają przez Boga wysłuchane, nawet nim je wypowiemy. Warto uczyć się, jak przejść z niepewności do pewności, że nasza modlitwa zostaje wysłuchana. Pierwszym krokiem w procesie zdobywania pewności jest, czy to, o co prosimy, stoi w zgodzie z Pismem Świętym. To bardzo ważne, bo jeśli nie potrafię znaleźć w Słowie Bożym tego, o co proszę, to mogę być rozczarowany. Na przykład modlisz się o wymarzoną pracę. Jednak w Biblii nie znajdziesz raczej bezpośredniej zapowiedzi, że dostaniesz takie, a nie inne zatrudnienie. Mimo to w drugim rozdziale listu Pawła do Koryntian znajdujemy zapisane w 9 rozdziale takie słowa. Władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Z kolei w Starym Testamencie napisane jest u proroka Jeremiasza w 29 rozdziale, że Pan ma o nas myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją. Znając takie słowa, możemy śmiało modlić się do naszego Pana. Ojcze, dziękuję Ci, że mogę zabiegać o moją pracę i wierzę, że Ty będziesz mnie wspierał Twoją łaską. Dziękuję Ci za wszelkie błogosławieństwa, jakich dotychczas doświadczałem, za Twoje dobre plany wobec mojego życia. A jeśli chcesz, abym robił w życiu coś innego niż to, co ja sobie sam założyłem, to niech się dzieje Twoja wola, bo Ty wiesz, co dla mnie będzie najlepsze. Drodzy, u progu nowego dnia zachęcam Was nie tylko do przeczytania może 2 wersetów z książeczki z Biblią na co dzień, przeznaczonych na dzień dzisiejszy, ale przede wszystkim do szczerej modlitwy, do otwarcia serca przed naszym Zbawicielem, do szczerej rozmowy z Bogiem, w której powierzycie Mu swoje plany na kolejny dzień Waszego życia. Niech dobry Bóg pobłogosławi to, czego macie zamiar się dzisiaj podejmować. Zostańcie z Jezusem.